Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Witam Cię, Anno. Co prawda nie jesteś Anną, tu mam na myśli taką badaczkę literatury, pisarkę i poetkę, z którą toczę korespondencję. I ona jest zwolennikiem państwowego mecenatu w sztuce, w literaturze również, i państwowych szkół, czyli państwowych programów, no, powiedzmy historycznych, załóżmy, ale myślę, że też i wszystkich innych. Więc ten odcinek nagram dla Ciebie, Anno, oraz przy okazji dla wszystkich widzów mojej telewizji Nie Magister TV. Otóż ja jestem pryncypialnym wrogiem państwowego mecenatu w kulturze i w sztuce. Dlaczego? To wynika z takiego mojego podejścia, że państwo jest to aparat przymusu. Dlatego, że państwo samo z siebie nie ma żadnych pieniędzy. Państwo, żeby miało pieniądze, musi te pieniądze zabrać. Zabrać w podatkach od obywateli. Czyli, a zabiera je pod przymusem, dlatego że podatki nie są dobrowolne. To nie jest tak, że to jest dobrowolna składka od ludzi na rzecz urzędników. Nie, to się płaci przymusowo. Jeżeli ktoś nie płaci, będzie ukarany. Jeżeli go złapią oczywiście. No, a łapią, najkrócej mówiąc. Więc ten mecenat państwowy to jest mecenat za pieniądze zabrane obywatelom pod przymusem. Więc to jest jedna strona medalu, że to jest taki mecenat przymusowy. Ktoś się musi dołożyć do tej puli, która potem jest mecenasowana, tak to nazwijmy. A druga sprawa to ten mecenas państwowy to nie jest jakaś abstrakcja, takie ogólnie państwo, ale to jest grupa urzędników. No jest na przykład ten minister kultury, który ma pod sobą jakąś tam grupę, najczęściej bardzo dużą, urzędników i oni sobie mecenasują. I teraz jak oni sobie mecenasują? No oni wspierają te dzieła, które im się podobają. No i załóżmy nawet, że mają bardzo dobry gust, że są bardzo otwarci, że są bardzo szczerzy, uczciwi, nie biorą dla siebie ani grosza. To mimo wszystko oni preferują to, co oni lubią. Albo to, co jest, to, co oni uważają, że się będzie podobać na przykład ludziom. I młodemu twórcy, który robi jakieś genialne nowe dzieła, takie nieoczekiwane, takie łamiące jakieś reguły, kanony, to będzie się ciężko do tych urzędników przebić. No dlaczego? No dlatego, że on robi coś nowego. I o wiele bezpieczniej jest dla sztuki. Sztuka się lepiej rozwija, oczywiście bardziej prężnie i twórcy tworzą wybitne dzieła wtedy, kiedy tych mecenasów jest tysiące, albo nawet setki tysięcy. Takich drobnych, malutkich mecenasów, że ktoś kupi jakąś tam prywatnie wydaną broszurkę, w której jest paręnaście wierszyków jakiegoś nieznanego poety. On dzięki temu, że zarobił na tej broszurce, ma na wydanie następnej broszurki i tak dalej. I na końcu może być jakimś bardzo znanym literatem. W swoich jakichś tam średnich latach życia lub pod koniec życia, lub jeżeli ma dużo szczęścia, dużo talentu i trafia w gusty czytelników, to po paru latach nawet. Natomiast, jeżeli jest ten mecenat państwowy, no to można do tego urzędnika pisać podania. Bardzo wysoki, drogi urzędniku, bardzo bym chciał, żebyś wydał moją najnowszą powieść, albo tam mój tomik wierszy i tak dalej. A ten urzędnik zleca przeczytanie ten najwyższy urzędnik zleca przeczytanie tych wierszy czy tej powieści swoim podwładnym, ci czytają i mówią, że nie, no to jest beznadziejne, my tego nie wydamy. I w ten sposób mogą ci ludzie, nawet przy dobrej swojej woli, ukatrupić jakąś naprawdę wielką literaturę, bo się ta literatura nie przebije. Dlaczego się nie przebije? No dlatego, że no może być tak jak za PRL-u, że prywatnie to w ogóle prawie, że nie można było działać na rynku sztuki. No trzeba było mieć ten patent państwowy. Chyba że się robiło to podziemnie, tam jak w latach 70., 80. Ja tam brałem udział w kolportażu tych rzeczy, więc wiem, jak to było. Natomiast państwowo, no to były te państwowe różne wydawnictwa i tam trzeba było mieć układy, żeby coś wydać. I ktoś, kto pod gust urzędników nie podchodził, a co gorsza jeszcze, na razie zakładałem taką sytuację idealną, że ten urzędnik jest od kultury, ten główny minister kultury jest bardzo uczciwy i ma samych bardzo uczciwych i odpowiedzialnych pracowników w swoim ministerstwie i w tych różnych agendach samorządowych, w województwach i tak dalej, w gminach, w powiatach. Ale teraz bądźmy realistami, że ludzi uczciwych w tej dziedzinie urzędniczej to nie jest tak dużo, jak się państwo
i ty, Anno, orientujesz. Ciągle wybuchają jakieś afery. No dzisiaj, a jest 15 kwietnia, dowiedziałem się, że jest afera w Komendzie Głównej Policji. Jakaś afera, gdzie tam chyba 150, czy 15 milionów, czy 150 milionów ktoś tam zahachmęcił na informatyzacji, na jakieś tam tele, przekazywaniu informacji i tak dalej. Czyli nawet w samej tej siedzibie instytucji, która ma ścigać przestępczość, nawet tam zagnieździła się korupcja i jakieś nieuczciwe układy. Dzień dobry, ktoś mnie tam pozdrawia. Ja też muszę tam pomachać jakimś miłym, sympatycznym ludziom. Więc zakładanie, że akurat Ministerstwo Kultury i Sztuki będzie z korupcji, że tak powiem, korupcji będzie pozbawione, są zupełnie nieuprawnione. Tam też będzie niestety kwitła korupcja. Korupcja, jakieś kumoterstwo, jakiś nepotyzm, jakieś wydawanie dzieł swojego kolegi, promowanie jakiejś sympatycznej pani, która jest bardzo miła i ja no, tutaj nie będę chodził w szczegóły, ale na przykład jest i taka możliwość. No nie tak dawno prezes giełdy warszawskiej zbierał wśród uzależnionych od siebie jakichś tam ludzi pieniążki, żeby zdaje się chyba film, czy film wypuścić, w którym jedną chyba z ról grała jakaś młoda pani związana z tym akurat panem od giełdy. No i ten pan stracił stanowisko na tej giełdzie, bo to jest sprawa się rypła. No więc krótko mówiąc, to wydawanie pieniążków zebranych pod przymusem od obywateli państwa na mecenasowanie tej kulturze i sztuce może być już nieuczciwe. No a teraz jeszcze przejdźmy do tego pierwszego etapu, czyli do tego zbierania pieniążków. No powiedzmy, gdzieś jakiś teatr chce wystawić piękną sztukę, no sztuka jest droga, więc wymaga dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Sztuki, bo są drogie stroje, drogie dekoracje, kosztowne garze różnych aktorów. No i trzeba dofinansować tą sprawę, tam kilkuset tysięcy złotych, albo kilkadziesiąt tysięcy, czy nawet kilka tysięcy. No i skąd się te pieniążki wezmą? Ano stąd się wezmą, że jak Państwo wiedzą, są biedni ludzie w Polsce. No i tam jakaś biedna kobieta, która samotnie wychowuje powiedzmy trójkę dzieci, zamiast na kolację dać tym dzieciom po dużym kawałku kaszanki z chlebem, to da im powiedzmy chlebek tylko ze słoninką na przykład, bo na kaszankę już nie starczy. No bo ona sfinansowała to piękne przedstawienie jakiejś awangardowej sztuki, czy nawet jakiejś klasycznej sztuki gdzieś tam w Warszawie, albo w Krakowie, czy w Toruniu. No i ma taką satysfakcję, że te dzieciaki pójdą takie troszkę niedojedzone spać, ale może być pewna, że gdzieś tam jakiś pan i pani w drogich garniturach, w drogich sukniach sobie to piękne przedstawienie obejrzeli. No tutaj tak mówię to z przekąsem, dlatego że ta biedna kobieta, która wychowuje tą trójkę biednych dzieci, ona nawet nie wie, że ona w podatkach dofinansowała tą bardzo, załóżmy nawet dobrą sztukę teatralną. No ona się o tym nie dowie. Dlatego, że nikt jej nie będzie się tym chwalił, bo te jej pieniądze z tej kaszanki pójdą do wspólnego kotła i z tego kotła będą wydzielone na to przedstawienie teatralne. No i dla mnie ta sytuacja jest zupełnie nie do przyjęcia. Ja też kiedyś chciałbym być artystą, chciałbym być pisarzem, poetą, dramaturgiem. Tak planuję sobie na stare lata się na to, za to zabrać, bo na razie no, nie mam czasu, proszę Państwa. Mam tyle różnych spraw na głowie, że napisanie no, zwyczajnie nie starcza mi czasu. No, czasami mam takie okresy, że jestem tak natchniony, że porzucam wszystko inne, ale jak ten okres mija i rzeczywistość skrzeczy, różne rzeczy, które mam na głowie, no nie pozwalają mi się zabrać za pisanie. Ale kiedyś będę chciał to robić. I dla mnie jest nie do przyjęcia, żeby ta wdowa, taka już symboliczna, dokładała się do moich powiedzmy wierszy czy powieści. Ja chcę, żeby moją twórczość kupowali ludzie, którym jest ona potrzebna, którym się ona podoba. A jeżeli ktoś chce dofinansować, jakiś prywatny sponsor, czemu nie? Nie będę się o to raczej ubiegał, bo no nie wydaje mi się to potrzebne ani zbyt. No nie wydaje mi się to potrzebne, tak na tym skończę, ale jeżeli któryś ze sponsorów prywatnych
ze swoich prywatnych pieniędzy uprze się, że no proszę pana, wydajmy to w większym nakładzie, zróbmy jakieś przedstawienie teatralne na podstawie pana powieści, albo nakręcimy film i tak dalej, to czemu nie? Z tym, że ja tego sponsora będę od razu namawiał do tego, że panie szanowny sponsorze, niech pan to zrobi tak, żeby pan na tym coś zarobił. To wtedy pan zasponsoruje kogoś innego jeszcze, albo na następną moją powieść, albo jakąś tam sztukę teatralną. Zresztą, proszę państwa, ludzie, którzy mają jakieś pieniądze, to oni mają też głowę w normalnym, oczywiście, państwie, takim uczciwym, do robienia pieniędzy. Bo w takim jak nasze, to ci najbogatsi ludzie, którzy mają pieniądze u nas, to proszę państwa, no, są silne podejrzenia, że wielu z nich to są po prostu ludzie, którzy do tych pieniędzy doszli na zasadzie niekoniecznie najbardziej uczciwej, tak to nazwijmy. Przy czym ja nie mówię, że oni akurat nawet ukradli, to nawet nie o to chodzi, czy jakoś zakombinowali, tylko że proszę państwa, pan Michalkiewicz, pan Korwin-Mikke, wielu ludzi uważa, że nasze życie społeczne, polityczne i gospodarcze jest przesiąknięte przez służby specjalne. Czyli tym wszystkim kręcą tak naprawdę służby specjalne, czyli no te takie służby, które w sposób niejawny działają i one mają ogromne pieniądze i wielu z tych biznesmenów obraca naszym zdaniem, moim również, nie swoimi pieniędzmi po prostu. Oni są tylko takimi frontmenami, no takimi twarzami, które występują w mediach i które podpisują jakieś tam umowy, ale pieniążkami tak naprawdę obraca ktoś inny z tyłu. No nawet ta afera z tym Jamał 2, z tym gazociągiem, no to pokazuje o tym troszkę, że nawet nasi premierzy, nasi ministrowie gospodarki nie wiedzą, co się dzieje za ich plecami za bardzo. Okazuje się, że jakieś ważne umowy są podpisywane bez ich wiedzy, czyli pan Michalkiewicz tutaj pokazuje palcem, że tak powiem, palcem publicystyki swojej, że te służby się już mało liczą z tymi, nawet z tymi naszymi władzami. No ale to odszedłem trochę na bok od mojego tematu. No krótko mówiąc, proszę państwa i ty, droga Anno. Ja uważam, że sytuacją uczciwą jest wtedy, kiedy twórca jest finansowany przez odbiorców jego sztuki, czyli przez czytelników, przez widzów, przez kupujących jego obrazy, przez kupujących jakieś tam płyty, albo przez prywatnych sponsorów, którzy wykładają swoje własne prywatne pieniądze. Natomiast ja nie chcę, żeby biedni ludzie dokładali ze swojej biedy swoje tam jakieś grosze do tego, żeby jakiś tam twórca awangardowy czy nieawangardowy tworzył sztukę. To jest moim zdaniem niedobre i nieuczciwe. Na dodatek tutaj jeszcze jest kolejna sprawa. Taka w sumie no jedna z najgorszych w całej historii, że prądy takie kulturowe, które obecnie dominują w tej cywilizacji białego człowieka, są tak fatalne, są tak dekadenckie, no są tak kretyńskie, już to tak nazwę, że te ministerstwa, różne kultury na całym świecie, tym zachodnim i u nas, no zaczynają dotować, premiować, finansować no już takie głupawe rzeczy, że po prostu włosy stają na głowie. No chociażby ta pani badaczka literatury, slawistyki, która dopatrzyła się tych wątków gejowskich w Kamieniach na Szaniec. No te różne wystawy takie głupawe, no wiele, masę różnych naprawdę kretyństw. Proszę państwa, na tym myślę, że ten odcinek skończę, bo czasem robię troszkę je za długie. Żegnam państwa.